Cześć, kloski kluski zrosałem 28 jeszcze 28 stycznia 2024 roku no już jest tam za 20 minut do północy za chwilę będzie 29 29 stycznia niedziela niedziela jutro poniedziałek fantastycznie fantastycznie um, nagrywałem nagrywałem już dzisiaj no tak jakieś na łóżkowe przemyślenia mnie mnie wzięło. Nie wiem, to tak chyba na starość się, że się za dużo myśli w łóżku, a za mało się tam, że tak bym rozrabia. Coś takiego się dziwnego dzieje w człowieku, no ale no nic, no jakie prawa są natury. Lóżko, łóżko sypialnie nie powinno służyć do przemyśleń, tak mi się coś wydaje. No ale już obnażam prawdę. Eee, no bardziej powinna służyć do kis, no i tu, i tam, i tu, i ówdzie, i może tak, i może tak, i tak, i tak. Różne są tam cyferki. Moja ulubiona cyferka. Mój rok urodzenia 69, o taka jest na przykład cyferka. Mhm. I znak Zodiaku Rak, jak się tak go położy na bok, to też jest 69. Mhm. I mój numer, jak grałem w reprezentacji artystów polskich, to był 69. Rok urodzenia, co tam jeszcze. No wszystko. W każdym razie. No tak więc, Owsik zbiera pieniądze tam na siebie. I coś tam, żeby dla dzieci skapło. Wiecie co, nie chodzi o to, że on tam zarabia, nie zarabia, no ludzie, to są zamówienia, no jak zamówisz w firmie LG sprzęt medyczny, a nie w firmie Siemens, to ci odpalą grosik. No jak byś przyszedł nawet do knajpy i powiedział, słuchajcie mam 10 osób, albo przyprowadzę je do was i dacie mi jedną porcję tam kolejną za darmo, albo zaprowadzę ich indziej, to ci gwarantuję, że też dadzą. No bo to tak się, tak się dzieje, bo to nie chodzi o to, że on tam zarabia o 9 czy 20, lat. on by za takie pieniądze się nie schylał. Jakby zarabiał 9 czy dziewięć tysięcy czy 20, to by go nie było stać jeździć na tym, tym ranch rowerem takim, którego ma, tym land rowerem, czy tam, whatever, wszystko mnie, wszystko mnie to jest, jest jedno. Chodzi mi o inną rzecz, no jakby jak się z was, idiotów, z nas wszystkich próbuje robić idiotów, wszystkie media, wszystkie media, podobno nie wiadomo kto, nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, ale to było nie wiadomo chyba przez 10 sekund. Gdzieś tam do wolontariusza podszedł człowiek i mówi, żeby nie robić sensacji. Żeby nikt tego. Żeby nie było wiadomo kto. Żeby nie było wiadomo kto. Podszedł człowiek, który mówi, że ma 100 tysięcy i chce wpłacić na woźm nam do puszki wrzucić. Eee, no, dziwię się, że w ogóle nie pojechał tutaj od razu do Warszawy, tam, tam gdzie jest ta telewizja i tak dalej, tam na służewcu i tam pojechał w ogóle, nie przerzucił tego przez pot i nie uciekł. Tak jak temuś wrzucano w samochodzie, tam burmistrz, burmistrz. Burmistrz wrzucał, czy miał wrzucane gdzieś tam, w, w tym, we Włochach, czy gdzieś przez otwartą szybę samochodu, no, że z otwartą, jakoś mnie nie wrzucają, ale nie o to chodzi. I poszedł tam i wpaścił te 100 tysięcy i wyszło, słuchajcie, no nie bywała rzecz, nie bywała, po prostu, w Jakiś tam YouTuber Buddha po raz kolejny postanowił w ten sposób wesprzeć chore dzieci. Eee, słuchajcie, no, ja myślę, że. Jakby całe te, 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 te YouTube'owe historie, te persony postaci YouTube'owe, że tak naprawdę są bystre chłopaki, i tak dalej, i tak dalej, no ale chyba to ostatni jest taki, który nie jest z nich bystry, no to jest ten Budda jakiś. Buda, który nie wie, że jeżeli by nie chciał, nie chciał tego rozgłosu, a piszą o tym wszystkie media, a tak piszą właśnie tam w onecie, że chciał tego uniknąć, to poprosił i tak dalej. To mógł sobie wybrać wybrać tak zwane przelewy, zrobić przelew. Na przykład wejść sobie na jakieś konto znaczy wejść na jakiś szpital, popatrzeć czego im tam brakuje. I szpitale to piszą, albo zbierają tam jakoś pieniądze, mają jakieś swoje wewnętrzne zbiórki, albo na kolejne jakieś operacje i tak dalej, i tak dalej. I mógł tam kliknąć, nie musiałby na mordę zakładać e, jakiś tam masek, nie musiałby się ukrywać, no, nie musiałby chodzić z, z walizką pełną pieniędzy. No taka prosta sytuacja. M mógłby bezpośrednio komuś pomóc, czyli nikt by, nikt by tam nie... nie tak powiem, nikt tego, nikt tam haraczu by z tego nie zebrał, z tego, z tych 100 tysięcy, no, że z tych 100 tysięcy rzeczywiście, gdyby chodziło o tą pomoc tym chorym dzieciom, bezpośrednią pomoc, a nie robienie jakiegoś gównianego show, jeszcze podchwytywanie, jakby opowiadanie o jakiejś wyjątkowości itd., dalej, no nie, no to pasierz, kolego, pasierz przede wszystkim obsika jego rodzinę, później coś tam skapnie dzieciom, mas wszędzie, i tak dalej, i tak Nie róbmy, już, że to wiesz, no bo jakby nie musiałbyś zdjęć, tam nie musiałbyś zdjęć e, później e, autoryzować, czy dobrze wyszedłeś, czy tam Twoja twarz brzmi, brzmi znajomo, czy nie, i tak dalej. No, wszystko było, to było dużo prostsze, naprawdę. I umówmy się, to nie chodzi o to bo jeżeli z tych 50 tam 100 tysięcy nawet 10 tysięcy zostanie dla tych dzieci to i tak jest dobrze tylko nie róbmy tego spektaklu i nie oszukujmy ludzi bo tu jest coś co tam ujdzie, gdzieś na koniec kiedyś wyjdzie no i tak dalej. poczekajcie to może tak bo jest taka pora to może zrobię tak dobranoc o dobranoc jeszcze raz Карлух на ночь.